Hozygmunta wzywa, obudź się Polsko ma. Mówimy o tym, żeby się Polska obudziła. Słuchaj sąsiednie audycje Radia Concita. Radio Tok FM, Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Tok FM, Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Wiceminister Obrony Narodowej. Szczęść Boże, witamy serdecznie Panie Ministrze. Szczęść Boże Ojcze, dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, pośród wielu bardzo ważnych inicjatyw Ministerstwa Obrony Narodowej pojawia się w ostatnim czasie wiele informacji na temat chęci i takich planów programu rozbudowania, wzmocnienia również szkół wojskowych, tak zwanych klas mundurowych. Chciałbym na początku poprosić pana ministra o to, by przybliżyć naszym słuchaczom w ogóle kwestię, o której chcemy rozmawiać, jaka jest skala, ile takich szkół w Polsce aktualnie istnieje, bo no, trzeba przyznać szczerze, że od czasu do czasu widać na ulicy młodych ludzi, którzy w mundurze do szkoły idą. Natomiast na jaką to jest skalę i jakie są plany Ministerstwa Obrony Narodowej w tej kwestii? Mamy do czynienia ze zwykłymi szkołami średnimi, czyli technikami, liceami, szkołami zawodowymi, w których niektóre klasy są tak zwanymi klasami mundurowymi. Co to oznacza? To oznacza, i właśnie tutaj dochodzimy do sedna problemu, można powiedzieć, że w jednej ze szkół są prowadzone rzeczywiście jakieś zajęcia związane ze strzelectwem, około broni. W innej szkole z kolei młodzi ludzie zakładają wyłącznie raz w tygodniu mundur i też to się nazywa klasa mundurowa. Krótko mówiąc, no, nie mamy pewnego programu, który gwarantowałby wychowanie i naukę tego młodego człowieka w taki sposób, aby przygotować go w przyszłości do służby wojskowej. To, co w tej chwili robi Ministerstwo Obrony Narodowej, to przygotowanie całego programu, którym zostanie docelowo objęte blisko 500 szkół. Chcielibyśmy, żeby było to prawie 50 tysięcy uczennic i uczniów. Programu, który spowoduje naukę według określonych podręczników, zgodnie z określonymi minimami programowymi, tak, żeby absolwenci tych szkół mogli po dwutygodniowym przeszkoleniu poligonowym złożyć przysięgę i albo mieć pierwszeństwo w ubieganiu się o służbę zawodową w wojsku, albo żeby mogli otrzymywać dodatkowe punkty, dodatkowe możliwości wstąpienia na wyższe uczelnie wojskowe, albo żeby zostali przeniesieni do rezerwy, bo to jest bardzo ważne, aby zasób osób, które są przeszkolone wojskowo, które są rezerwistami, był utrzymywany na poziomie takim, aby
na wypadek zagrożenia wojennego wojsko mogło zmobilizować takich przeszkolonych rezerwistów. Panie ministrze, to pewnie wymaga również koordynacji międzyresortowej. Jak, na jakim etapie są aktualnie prace w tej kwestii i jak wygląda współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej na przykład? My oczywiście na bieżąco rozmawiamy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, natomiast w tym roku rozpoczynamy już projekt pilotażowy. Od września około 50 placówek w różnych częściach Polski, w każdym województwie praktycznie 50 placówek będzie objętych tym programem. Docelowo chcemy, żeby w każdym powiecie była co najmniej jedna taka szkoła, która prowadzi pion klas mundurowych. Tu mówimy również nie tylko o nauce, nie tylko o wychowaniu, ale też o zatrzymaniu bardzo takiego niebezpiecznego procesu, który w ostatnich latach postępował, demilitaryzacji społeczeństwa. Odkąd została zawieszona zasadnicza służba wojskowa, kolejne roczniki młodych ludzi wchodzą w pełnoletniość, nie mając żadnego kontaktu z wojskiem, nie mając przeszkolenia wojskowego, mówiąc kolokwialnie, nie wiedzą, gdzie jest lufa, a gdzie kolba karabinu. I to jest niedobre ze względu zarówno na kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego, ale również to powoduje pewien niedosyt u młodych ludzi, którzy widząc, jak wygląda współczesny świat, widząc, jak bardzo iluzoryczne jest bezpieczeństwo, młodzi ludzie chcą się szkolić, chcą mieć kontakt z bronią, chcą móc służyć ojczyźnie, niekoniecznie będąc zawodowymi żołnierzami, ale chcą mieć możliwość z przeszkoleniem wojskowym. I ten program odpowiada na takie zapotrzebowanie. Panie ministrze, też trzeba poruszyć kwestie finansowe, bo przystosowanie szkół, placówek edukacyjnych do takich zajęć, do wprowadzenia takich klas wymaga również pewnych inwestycji. Co ze środkami materialnymi, finansowymi na ten cel? My bardzo poważnie traktujemy tę kwestię, dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej będzie zabezpieczało określone środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli, na organizację szkoleń dla uczniów, na doposażenie też, bo przecież to jest kwestia i zakupu elementów mundurowania i różnych niezbędnych elementów wyposażenia, z którym trzeba szkolenie wojskowe prowadzić. W związku z tym my takie środki oczywiście będziemy zabezpieczać. Już w tym roku wykonaliśmy dwa pierwsze kroki. Po pierwsze zabezpieczyliśmy na drugą połowę roku blisko 1 000 000 zł, które zostanie przekazane w różnej formie wsparcia dla tych 50 pierwszych placówek wchodzących do programu. A z drugiej strony też jest w tej chwili w trakcie nowelizacji ustawa, już jest po czytaniu, po pracach w Sejmie, w tej chwili jest w Senacie, ustawa, która pozwoli Ministerstwu Obrony Narodowej bezpośrednio dotować takie placówki, ponieważ do tej pory można było tylko takie środki próbować przekazywać w drodze konkursów różnym podmiotom, w tym szkołom. Teraz będzie MON mógł bezpośrednio dofinansowywać szkoły. Chcemy, żeby w roku 2019, a więc mniej więcej za 2 lata, w każdym powiecie była co najmniej jedna szkoła prowadząca pion mundurowych klas wojskowych. Panie ministrze, dołączając do tej kwestii jakby temat Wojsk Obrony Terytorialnej, widzimy, że rzeczywiście ministerstwo i polski rząd traktuje armię i sprawy bezpieczeństwa bardzo poważnie. Natomiast opozycja patrzy, no ma do tego prawo. Natomiast w taki bezpardonowy sposób po raz kolejny atakuje pana ministra Antoniego Macierewicza, mówiąc między innymi o tym, że demoluje on polską armię. No więc to jest najbardziej bulwersujące, że mamy do czynienia z sytuacją, w której po raz pierwszy od 27 lat chyba jest minister tak zdeterminowany i tak poważnie traktujący sprawę bezpieczeństwa Polski, zdeterminowany do zreformowania, do rozbudowy
Wojska Polskiego, a opozycja, nie zważając na bezpieczeństwo Polski, tylko kierując się takim partykularnym, bieżącym interesem politycznym, próbuje ministra obrony narodowej zdyskredytować. I biorąc pod uwagę to, co się działo w latach ubiegłych, czyli brak szkoleń, obniżanie nakładów na armię, niewykorzystywanie nawet tego budżetu, który jest. No, szereg negatywnych trendów, biorąc to wszystko pod uwagę, i dzisiejsze działania, które są związane nie tylko ze zwiększeniem nakładów finansowych na Wojsko Polskie, ale fakt stacjonowania w Polsce wojsk sojuszniczych, amerykańskich, wojsk natowskich, pozyskiwanie nowego sprzętu, budowa nowego rodzaju sił zbrojnych, o których ojciec wspomniał, czyli wojsk obrony terytorialnej, to będzie blisko 50 tysięcy żołnierzy, a więc wzmacniamy o 50%, rozbudowujemy o 50% liczbę w ogóle żołnierzy służących w Wojsku Polskim. No więc nie zważając na te wszystkie fakty, opozycja bezpardonowo, kłamliwie, trzeba to jasno powiedzieć, atakuje ministra obrony narodowej. Można odnieść wrażenie, że przynajmniej część z tych ataków, część z tych wypowiedzi wpisuje się w działania takich sił, takich ośrodków, którym zależy, żeby państwo polskie było słabe, którym zależy, żeby państwo polskie było bezbronne. I no, po prostu ubolewam nad tym jako polityk, bo tu już niezależnie od barw partyjnych, myślę, że każdy z nas chciałby, aby każdy poseł, każdy senator, każdy polityk jednak no, kierował się nadrzędnym interesem państwa polskiego, a nie taką bieżącą walką polityczną. Panie ministrze, bardzo dziękuję za przybliżenie nam tych tematów, no i życzymy sukcesu przede wszystkim w tych planach, które no, są potrzebne, myślę, w tych szczególnie czasach, kiedy widzimy no, różnego typu zagrożenia, czy to terrorystyczne, czy zagrożenia spowodowane jakimiś tam imperialistycznymi planami niektórych krajów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, ojcze. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Pan minister Michał Dworczyk był naszym gościem. Także do tego dochodzą kłamstwa, obgadywanie się. No to typowe najbardziej w Warszawie. Najwięcej tego tu.